10 państw, które przestały istnieć w XX wieku. 10. Niemiecka Republika Demokratyczna, utworzona 7 października 1949 roku, obejmowała obszar byłej radzieckiej strefy okupacyjnej. Stolicą NRD pozostał Berlin, właściwie jego część obejmująca dawny sektor okupacyjny. W kraju wprowadzono system polityczny i społeczny oparty na wzorach radzieckich. Państwo zostało wchłonięte przez Republikę Federalną Niemiec w 1990 roku. 9. Czechosłowacja, 15 marca 1939 roku. Po usamodzielnieniu się Słowacji Niemcy zajęły resztę kraju, tworząc protektorat Czech i Moraw. Odtworzona w 1945 roku, już w 1993 podzieliła się na Republikę Czeską i Republikę Słowacką. 8. Jugosławia, Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, obejmującego prócz Serbii, Czarnogórę, Słowenię, Chorwację, Bośnię i Hercegowinę, król Aleksander I prowadził do narzucenia swojej zwierzchności. W tym celu zmienił m.in. nazwę kraju na Jugosławia, co miało doprowadzić do zatarcia się różnic między poszczególnymi częściami monarchii. 27 kwietnia 1992 roku Serbia wraz z Czarnogórą ogłosiły powstanie nowej Federalnej Republiki Jugosławii, zachęcając Serbów zamieszkujących Bośnię i Chorwację do walki na rzecz przyłączenia ich ziem do nowo utworzonego państwa. 7. Austro-Węgry. Dwa państwa połączone były Unią Realną, miały nawet wspólnego monarchę. W 1918 roku cesarz Karol I, będący następcą zmarłego Franciszka Józefa I, abdykował. Austro-Węgry rozpadły się, a na ich obszarze powstały nowe państwa – Austria i Węgry. 6. Tybet. Na początku XX wieku Chiny podjęły nowe starania o przejęcie kontroli nad Tybetem. W 1913 roku proklamowano niepodległość Tybetu. Po zwycięstwie komunistów w Chinach w 1950 roku nowe władze skierowały do Tybetu swoje wojska. Strona tybetańska zaapelowała o pomoc międzynarodową. Prośba została zignorowana bądź spotkała się z odmową. W maju 1951 roku podpisano układ, w którym Tybet uznawał zwierzchność Chin w zamian za obietnicę szerokiej autonomii. 5. Wietnam Południowy. W 1946 roku wybuchła wojna francusko-wietnamska. W 1948 roku Francja proklamowała państwo wietnamskie z byłym cesarzem Bao Dajem na czele. Wojna zakończyła się w 1954 roku kapitulacją francuskiej twierdzy Dien Bien Phu. Rok później w Genewie podpisano porozumienie pokojowe dzielące Wietnam wzdłuż 17 równoleżnika. Później wybuchła wojna między Wietnamczykami. 30 kwietnia 1975 roku wojna zakończyła się zwycięstwem sił armii północno-wietnamskiej i Wietkongu. Przejęcie władzy na południu przez Wietkong umożliwiło w 1976 roku tworzenie Zjednoczonej Socjalistycznej Republiki Wietnamu. 4. Zjednoczona Republika Arabska. Bezkompromisowa polityka zagraniczna Republiki Arabskiej istniejącej od 1958 roku doprowadziła w krótkim okresie istnienia Unii do zatargów z Belgią, Francją, Iranem, Izraelem, Jordanią, Tunezją, Turcją i Wielką Brytanią. Egipt utrzymał nazwę ZRA aż do 1971 roku, do chwili ogłoszenia powstania Federacji Republik Arabskich, która praktycznie nie weszła w życie. 3. Imperium Osmańskie. Próba wznowienia podbojów podjęta przez wezyrów zakończyła się niepowodzeniem. Zwycięstwo Jana III Sobieskiego nad oblegającą Wiedeń armią turecką zapoczątkowało serię klęsk. Imperium Osmańskie zaczęło stopniowo tracić podbite terytoria. W 1918 roku, po I wojnie światowej, Imperium Osmańskie rozpadło się. Ostatecznie w 1920 roku przestał istnieć Sułtanat Turecki. 2. Sikkim. Jeden ze stanów Indii od 1947 roku stał się formalnie niezależną monarchią z własnym królem. Od 1975 roku, po plebiscycie, w którym 97% obywateli wypowiedziało się za detronizacją króla i przyłączeniem do Indii, jest integralną częścią tego państwa. 1. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Związek Socjalistycznych Republik opanował obszar wschodniej Europy oraz północnej i środkowej Azji. 8 grudnia Borys Jelcyn, Leonid Krawczuk i Stanisław Szuszkiewicz podpisali układ białowieski o likwidacji ZSRR i utworzeniu Wspólnoty Niepodległych Państw. 25 grudnia 1991 roku zdjęto z masztu flagę ZSRR, a w następnych dniach ZSRR przestał istnieć z mocy prawa. Dzięki za obejrzenie do końca, koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, a w komentarzu dajcie znać, o czym chcielibyście kolejną dyszkę.